Pierwszym etapem dzisiejszej podróży były nieświadome wizje senne, które ostatecznie doprowadziły mnie do sennej wersji okna w moim pokoju. Okno w pobliżu rozpoczyna od razu mnie test szyby. Mój umysł wie, że ma to sobie przypomnieć. Test szyby raz daje nam pewność, że śnimy, a dwa uwalnia nas jako świadomości od sennych iluzji, które zostawiamy przed szybą, bo za nią jesteśmy wolni. Zbliżam się do szyby, dotykam ją ręką i siłą woli uginam, upłyniam i zaczynam przez nią przenikać. Aktorzy, senna fabuła dalej się toczy, ale ja wiem, że już w niej nie uczestniczę. Po przeniknięciu przez szybę jestem wolny, jako świadomość, i natychmiast zaczynam lecieć w górę. Lot w górę to zwiększanie wibracji i opuszczanie sennych przestrzeni. Niestety nie mogło zabraknąć elementów ściągających mnie w dół, wyleciały za mną jakieś obiekty i się do mnie przykleiły. Nie wolno ich się przestraszyć, bo nie ma czego, ale nie wolno także z nimi walczyć i się zatrzymywać, bo zakończy się prawdopodobnie nasza podróż na tym poziomie. Biorę w ręce te obiekty, delikatnie ściskam i ile sił lecę w górę. By mój ziemski umysł miał zajęcie, wyobrażam sobie potężnej mocy silniki rakietowe, które mnie niosą i pokonują wszelkie opory i przeszkody w trakcie lotu. Robi się coraz jaśniej, lot w górę jest coraz łatwiejszy, a wysokie wibracje dosłownie rozpuszczają te przeszkadzające mi w locie obiekty, które od początku pewnie trzymałem w dłoniach. Znalazłem się w strefie przejściowej, która miała na celu uwolnić ostatecznie moją świadomość od ziemskiego umysłu, jego wspomnień i ograniczeń. Nasza ziemska tożsamość, osobowość to jest tylko taki dysk twardy podłączony na chwilę do naszej świadomości, a po jego odłączeniu, to wszystko, czym nie byliśmy naprawdę, znika. Zostaje to, czym jesteśmy naprawdę świadomość. W strefie przejściowej pojawiła się moja opiekunka, która tworzyła jakby filmowe, fabularne sceny z klockami Lego, a ja do tych scen komponowałem na żywo epicką filmową muzykę. Moja uwaga, świadomość tak bardzo była pochłonięta tym procesem, że całkowicie zapomniałem o awatarze, którym jestem na ziemi. Zostałem zabrany do świata bardzo zaawansowanych technologii. Przestrzeń była pustynna, gorąca, bez lasów, parków przyrody, a nawet zbiorników wodnych. Miasto czy też baza, w której mieszkali ludzie, była bardzo wysoka, przepiękna szklista, nie cegły, nie beton, a właśnie szkło lub podobny do niego materiał stanowił główny budulec prawie wszystkiego. Każdy mieszkaniec i ja także mieliśmy w ręku taki kod, który otwierał nam odpowiednie drzwi, do których mieliśmy przepustkę. Ludzie zostali podzieleni na klasy, gdzie najniższa mieszkała najniżej, a najwyższa najwyżej. Klasy miały nadane kolory. Ja, jak się okazało, zostałem zakwalifikowany do kadry kierowniczej, która mieszkała w środkowych rejonach tej budowli. Jeśli chodzi o mój kolor, to prawdopodobnie był on zielony. Zostałem zaprowadzony do mojego pokoju, w którym był mój współlokator. Widocznie ten środkowy poziom jeszcze nie dawał mieszkań na własność. Mój współlokator pokazał mi taki schowek, do którego system podawał pieniądze lub kredyty środek płatniczy w tej bazie. On bardzo się cieszył z tego, że na tym poziomie tych kredytów dostaje się nieograniczonej ilości. Technologia jest tu wszechobecna. Wszystko, co tylko tu jest, wydaje się być podłączone do sieci i zarządzane przez system. Sielanka podczas mojego pobytu tam zakończyła się wraz z moją podróżą windą na samą górę. Zrobiłem to przez pomyłkę, nieświadomie, ale wyszedłem z windy i zacząłem penetrować tamte miejsca. Po pierwsze kolor tam czerwony nie pasował do mojego, a po drugie nie miałem przepustek, by tam się znajdować i jeszcze byłem jakoś energetycznie powstrzymywany przed możliwością wykonywania jakichkolwiek ruchów. Bardzo wydało się to dziwne, że były na tym poziomie wszechobecne roboty, Pytanie, dlaczego na samej górze były roboty, w strefie zakazanej, a ludzie znajdowali się w środkowej i dolnej części szklanego miasta. Gdy zostałem zablokowany, moja świadomość, ja przełączyłem się do innego zupełnie miejsca w rzeczywistości. Jestem w niewielkim pomieszczeniu. Znajdują się tutaj dwie kobiety. Jedna ma moc przewidywania przyszłości, wróżenia, a druga jest asystentem lub obserwatorem, a może nawet moim opiekunem tu. Asystentka powiedziała mi, bym chwilę poczekał, bo ta wróżka dopiero skończyła komuś opowiadać o przyszłości i za chwilę do mnie przyjdzie. Przyszła do mnie ta pani i zaczęła mówić o mojej przyszłości na Ziemi, czego mi potrzeba, że pojawi się w moim życiu kobieta, która będzie chciała mieć ze mną dziecko, a ja milionami argumentów przeciwko będę torpedować te pomysły, a ona pomimo to i tak będzie chciała je mieć i to dalej ze mną. Wróżka powiedziała, że za chwilę się pojawi w miejscu, w którym się znajdę i od razu ją rozpoznam. Odzyskuję świadomość w tej oazie na środku pustyni. Za moją podróż do zakazanej strefy zabrano mi uprawnienia kierownicze przydziały i skierowano na najniższe poziomy tego miejsca. Oczywiście na dole mieszkali ludzie fizycznie pracujący, jako magazynierzy czy też technicy, którzy swoją pracą sprawiali, że wszystkie systemy konstrukcji mogły sprawnie funkcjonować, dając możliwość nieistnienia, a nikt tam nie wychodził na zewnątrz, pewnie z powodu niesprzyjających nam do życia tam warunków. Jestem w pomieszczeniu razem z kilkunastoma może osobami i rozpoznaję wróżkę zgodnie z tym, co powiedziała. Było to bardzo śmieszne, ponieważ głowę miała ludzką, ale resztę ciała, jak od jakiegoś owada, z czego bardzo mocno się śmiała, grała ze mną w piłkę, którą uderzaliśmy się wzajemnie dla zabawy. Oddolnie zaczął powstawać ruch oporu, któremu chyba podział na klasy przestał się podobać. Zostałem rzucony z ekipą wir zdarzeń, który miał poznać różne prawdy i przyczyny. Była walka, było skradanie się, a finalnie zostaliśmy złapani na górnych piętrach bazy. Jakby tego było mało, zostaliśmy jako ludzkość tam zaatakowani dziwną bronią, która zamieniała wszystko na swej drodze jakby w sól. A finałem tej historii było nasze wspólne odkrycie dwóch walczących ze sobą klas ludzi, że sterowały nami roboty, że na górze, na najwyższym poziomie nie było ludzi rządzących i planujących, tylko sztuczna inteligencja, która bardzo sprytnie stworzyła system życia dla ludzi w tych ciężkich pustynnych warunkach, ale odebrała im władzę i wolność.